Hej, witajcie drodzy widzowie, tu Arko 265. Witam ponownie. FIFA 18. Tym razem mecz z Ligi Mistrzów na 7 listopada. Bayern Monachium kontra AEK Ateny. Uwielbiam, musiałem na pewno nie coś. Więc. Butelkę. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do nagrywania. Wiem, nie czuję, że mówię. Tak, to zróbmy tak, wyjazdówki. Zmienię minut, bo mi się trochę spieszy i chcę zobaczyć jak. Więc myślę, że 9 minut. Niech potrwa spotkanie, to znaczy długość połowy 9 minut niech potrwa. Tak, żeby tutaj zwrócić mamy do blisko. Niebiesko, jej sport trochę taka podobno do obecnej Ligi Mistrzów, chociaż ma owalne kształty, ale nie można tutaj wystawić Ligi Mistrzów, bo oficjalna gra, która ma licencję Ligi Mistrzów, to na obecną Ligę Mistrzów to FIFA 19. PS ją stracił. Aha, a teraz my sobie jednak przejdźmy do spotkania, bo mam, umówmy się, w miarę domyślne składy jakie będą, także rozpoczniemy sobie już spotkanie, nie przedłużamy. Wszystkich Państwa! Poczekajcie, bo chcę się zorientować. Mamy. Mecz! Komentować będą! Wagnera, więc może poczekajcie. Zacznijmy sobie od nowa. Jakbyśmy zaczynali mecz od nowa, także poczekajcie. O, to tyle, to jakby nie było. Powiedzmy, że wstęp. Chcę coś zobaczyć właśnie w Bayernie. Dobra, tak, tak. I zarządzanie zespołem, bo chcę. Mamy Wagnera, właśnie. A dorsz nie wiem, nie wiem, po co tyle tych pomocników mamy. Rodriguez, Amesia. To są tyle środkowych pomocników. Tego parnia podziękujemy, chwilę chyba już nawet nie jest. Stawimy Wagnera na zmianę. No mi się wydaje i takie składem możemy wyjść na AEK ten, bo chciałem Wagnera postawić. O właśnie. To można o, tam to podaktujcie jako sprzedanera, przejdźmy do właściwego meczu. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Witamy ze stadionu Allianz Arena. Jest to obiekt, który współdzielą ze sobą dwa monachijskie kluby. Bayern Monachium i TSV. Aż ty. Mecz sędziuje Lasse Lagerot. Au. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Onse. Ładnie po skrzydle. Mats Hummels wyjaśnia sytuację.
Ale szpor. No, zadeptali niebezpieczeństwo. Strzelać wiem, ale nie. Miller. Javi Martinez. Brawo, ładnie odebrał. Gdzie to zmierz? Jakiś syfra. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Zwycięstwo w tym meczu będzie dla Bayernu Monachium dziecinną zabawą. Thiago. Aż ty. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. To jest rewanż za tam 10-30. Lewandowski. Krót blisko pola karnego. Ładnie teraz Lewandowski do przeciwnika. I piłka wybita do przodu. Aż ty. Bayern Monachium za chwilę dośrodkowywać będzie rzut rożnego. Tak, ja byłem. Zaraz się. Przekonajmy, jak sobie radzicie z stałym fragmentem gry. Dawid Alaba! Aj, trochę padło. Dobrze, sprytnie rozegrany rzut rożny, ale strzał, jaka pomyłka. Spójrz na niego, jest wściekły na siebie, wie, że zmarnował świetną okazję. Wśród największych gwiazd w historii klubu stałe miejsce zapewnił sobie już Robert Lewandowski, a jego kolejne wyczyny snajperskie dawno już zamknęły usta największym urodziarkom. No i niekiedy są dobrą wymówką dla trenerów pokonanych przez Bayern drużyn. Onse. Kimmich. Lewandowski. Blisko już do bramki. No faul. Rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Aha, było blisko podsunęła. Aż ty. Specjalnie to zrobił. Bramkarz, żeby to wybić tak. Onse. Mats Hummels. Lewandowski, ale wspaniale. Może to kapitana wejść do bramcy. To pełny gol. Fantastycznie wyręczył bramkarza. Dobrze, wygrał to starcie. Technika i zgranie to są atuty, które imponują. No brawo, świetne wyjście z wodem. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No zobaczmy, czy sobie poradzi. No, blisko do bramki i jest rzut wolny. Karotka. No, bez dwóch zdań, to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Robert, strzał to w górę. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Odebrał piłkę czysto, ładnie.
Jest od razu na strzału. A co? Nawet zero karnego? Dobra. Frank Ribery przestrzelił. Stanowczo. To powinien być karny. Rzut karny to już minimum to powinno być tam. To wjechał mi w nogi i jeszcze nie sędzia nie gwizdnął. No bo za daleko, ale to powinien być karny jest faul ewidentnie w polu karnym. Blisko pole karne. Frank Ribery. Aj, chyba odczuwa jakąś kontuzję. Nie wiem, czy będzie w stanie długo grać. No, a to będzie miejsca na strzał. Ty nie to zrobili, kibice szaleją. No to sobie na Lewandowski pograł. Nie ma co. Dlaczego zmienić? Umiejętność bycia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest kluczowa dla ratowego napastnika. Muszę go zmienić, nie będzie Lewandowski krok. No, o kolana. Wagnera wstawimy. Właśnie o to mówiłem. Łatwo o kontuzję w takim razie. Spodziewał się takiej reakcji bramkarza i fantastycznie ją wykorzystał. Reakcja Darku z pierwszym strzałem bramkarz sobie poradził. Przy dobitce nie miał nic do gadania. Trener Bayernu Monachium prowadzi na boisko nowego zawodnika. Gdyby nie kontuzja, grałby dalej, ale nie chcę ryzykować. Tracą piłkę. Ryzykownie, ale udanie. Może uderzać na bramkę. Karny! Gwizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę państwa. No dobra. Znakomita interwencja bramkarza. Świetnie wyczuł intencję strzelającego. Brawo! Aha, bo miałem jeszcze samouczek, ale... Nie chciałem z tego korzystać. Dobra, no przy następnym karnym, taki kilka w ogóle będzie. To sobie... Nie włączę samouczek. Biega na wolne pole. Aj! Ribery. Spokojnie, faulować. Cudowna seria podań, jestem pod wrażeniem. No. O to chodziło! Znakomicie interweniuje bramkarz. Brawo, brawo, brawo! Zrobił podania i strata. To na pewno był spalony, choć minimalnie. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie bramki. No jak to za mną się zdarza? Nie zdarzają, błędy, ale zdarzają też. Ale to jest tylko gra i bramkarz. Odegrał ponownie piłkę. Jak każdemu bramkarzowi się zdarzają czasem błędy. Kimiś. I przyjmuje piłkę bez faulu. Sandro Wagner. O, świetnie urwał się teraz obrońcy. I piłka wybija do przodu. Bayern Monachium ma wrzut z autu na wysokości pola karnego. Franck Ribery. Jeden mecz. Dam pokazać tylko Ligi Mistrzów. I chyba może. No już to może dwa. Nie, po jednym meczu teraz będziecie mieli. Na razie, bo nie mam czasu, żeby teraz będzie nagrywania. Po prostu chcę wam odpomnieć rozmów. Nie tylko jeden mecz, dwa mecze i koniec, ten następny.
Sandro Wagner. Zdążymy wszystkie, które będą chciały nagrywać. Sandro Wagner! Udanie broni piłka cały czas w grze. I sędzia przyznaje rzut rożny dla Bayernu. Będzie kolejny rzut rożny. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Dobra, trzeba przeprowadzić zmiany, bo widzę zmęczenie zawodników. To znaczy, jakby się dało, żeby przeprowadzić to, środek, ale niestety się nie da. To jest co Koman. To wszystko, bo już nie mogę więcej zmian. Śmiała decyzja trenera, podwójna zmiana. Pierwsze 45 minut zakończyło się wprowadzeniem Bawarczyków, ale to dopiero połowa spotkania. Muszą teraz obronić ten wynik. Javi Martinez. Robin. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Sandro Wagner! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Szkoda, że jest co prawdopodobnie. To by się już nie obronił, by się nie podniósł. Szty. Postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Blisko pole karne, może strzelać. No, to był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie było. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Oliveri. Wymanewrował obrońcę. Aj. Sandro Wagner. Aj. Bezbłędny dzisiaj w odbiorze piłki. Ładna akcja. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadku. Nie. No, kolejne udane przejęcie. O nie, teraz nie ma. Jak to się tak dobrze broni, co mu się tam stało? O, Sandro Wagner. Brawo, ładnie odebrał. Już blisko pola karnego. Kuzi. Specjalnie. Aut dla Bayernu. Sandro Wagner. Uderzył, jest gol!
chwili się wpisali. Teraz oni prowadzą. No tutaj trener popisał się nie lada wycinkiem. Dopiero co wprowadzony na boisko zawodnik już odpłacił mu się bramką. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. To teraz już zamkniemy. Dobrze, udane, czysto odebranie piłki. Samo wściekłe jak puści. Dobra, to... Co panowie, panowie, co takie zrobił, że to jest? Obrona, powrót, halo, halo. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Aha, to będę to robić. Sandro Wagner. Piłka trafia do przeciwników. Ma do kogo zagrać. No najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się z uderzenie. Dobrze uderzył głową. Niebezpieczny strzał wychwycony przez bramkarza. Zmiany liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Kurwa. Przestaniesz się kurde bawić. Wreszcie się do przodu. Podała nie. Nie się tak zawsze. Przechodzą do tyłu, do tyłu. Przygotowania do zmian. Świetny odbiór. Sandro Wagner. Przebawi, do tyłu zamiast do tyłu. O, bardzo tak. Oszukał obrońcę. Ribery. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Kinsey Coman. Franck Ribery. W ostatniej chwili przejęli. A i teraz strata. Jerome Boateng. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Sędzia liniowy wskazał aut dla Bayernu. Będzie zmiana zawodnika. Franck Ribery. Ach, szkoda, strata. Onse. Ma do kogo podać. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Sandro Wagner. Onse. Mija kolejnego, jeszcze jednego, aż miło popatrzeć. Może stąd strzela i złapał tę piłkę. Końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczny moment.
gdzieś przez jedną bramkę, to było dobrze jeszcze. Sam do Wagner. No to teraz. No brawo, świetne wyjście z wodą. Sam do Wagner! Piękna interwencja. Bayern stopi rzut różnego. Świetnie wydała się dziennikowi piłka. Onse. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu za rogu. Ach, prosto do celu, zawsze tak to wyglądało. Sam do Wagner. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Dobrze się pokazał. Sam do Wagner. Ta piłka w szatce. Niesamowita reakcja kibiców. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Spójrzmy na to z innego kąta. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3 do 1. Ale co wyliczył? Za krótkie przerwy. Ten gwizdek oznacza...